Uruchom pompę przyciskiem ON-OFF. Ustaw prędkość przepływu i objętość diety zgodnie z zaleceniami lekarza poradni żywieniowej. Górna wartość z liczbami informuje o prędkości podaży diety w mililitrach na godzinę. Naciskając przycisk plus, zwiększamy prędkość przepływu diety. Naciskając minus, zmniejszamy prędkość przepływu diety. Dolna wartość z liczbami informuje o objętości docelowej diety. Naciskając plus, zwiększamy objętość diety. Naciskając minus, zmniejszamy objętość diety. Wypełnij zestaw do przetoczeń dietą, naciskając niebieski przycisk z trzema białymi trójkątami, a następnie zielony przycisk Start. Na ekranie pojawi się rysunek pompy z zestawem i migającymi kroplami. Pionowy pasek na ekranie obrazuje wypełnianie się zestawu dietą. Po wypełnieniu zabezpiecz końcówkę zestawu, nakręcając ją na trójnik znajdujący się na zestawie i zawieś na stojaku. Odsłoń dostęp i podłóż kompres lub ręcznik papierowy pod zakończenie jej junostomii. Otwórz zgłębnik i połącz go z zestawem do podaży diety. W przypadku braku możliwości połączenia zestawu do podaży diety z zakończeniem dostępu żywieniowego, konieczne jest zastosowanie właściwego łącznika. Otwórz zacisk znajdujący się na drenie, umożliwiający swobodny przepływ diety. Uruchom wlew, włączając przycisk Start. Na ekranie pompy powinny pojawić się migające krople. Oznacza to, że pompa działa prawidłowo i dieta jest podawana do pacjenta.